Okej, witam was, jestem DoubleGT, a to jest czwarty etap z serii Let's Play Cycling 2000... Let's Play Cycling na rzecz 2012 i czwarty etap Tour de Pologne. Dzisiaj mamy płaściutki etap, widać nastawiony na premie sprinterskie. Oczywiście tu góry trzeciej kategorii, więc za dużo na górach nie można zyskać, a na sprintach dużo. No więc... Lider dzisiaj Cavendish. Jak to bywa. Dobra, się widzimy w trasie. No i dobrze. Jesteśmy na tych 28 km powiedzmy. No ze względu znowu, że sprint to powiedzmy na wszystko płasko, więc żadnych specjalnych rzeczy. Chciałem Cavendisha na jakimś sprincie, bo miałem okazję do tego, ale... Czemu? Aha. Ale się nie udało, więc no... Niespecjalnie, bo tam już się trochę za późno zorientowałem, na pół kilometra, półtora kilometra przed, więc... Lekko za późno, ale... Tak jest, no... Mamy tu wszystkich w miarę dobrze ustawionych... Tu bidony brałem, ale... Chyba jeszcze warto wziąć jeszcze raz, żeby mieli po pełnym. Lekko sobie przyspieszę. Chociaż nie. Popatrzmy na Cavendisha, żeby mi tu nic specjalnie nie spadł. No to fleszy tam bądź. Kurczę, no. Ale dobra. Rogers niech bidony przeniesie i zaraz chyba ustawiamy jakiś pociąg. Niekoniecznie te 17 km przed, tylko teraz. Chociaż nie, 18 tam po prostu zorientowało, teraz można by było. Chociaż nie, nie ma jej co. Chyba, że od 17 rzeczywiście. Może później. Albo zaraz będzie ten. Górska premia. Tutaj jest jakiś atak. I ile oni mają? 2 minuty. No w sumie... No nie wiem, czy nie... Powinniśmy się teraz rozpędzać. Dobra, gdzie jest ten Rogers? No, tutaj chyba jest. Tak, no come on. Można już? A jeszcze nie można za. Niedobrze. To jest Cavendish. Meta jest raczej chyba z górki. Niespecjalnie tutaj już się wystawia. Już nie, jeszcze nie można za? Ale cinko. Kiedy ta premia górska? Ona jest tuż przed, no to bez sensu. Dobra. Spróbujmy. Niech ci wszyscy pójdą do przodu. Mam nadzieję, oni się ustawią za nimi. A, ci są już dogonieni. A. Niech go osłania, niech Cavendish idzie do przodu. O, 6 km. I co? Tutaj jest premia górska? Jeszcze nie? To można już za nie. Cienko, ale dobra. Tutaj. No już można. No. Dobra. 5 km, 5,2. Była są Hagen. A tradycyjnie była są Hagen. W sumie Wiggins jaki ma tutaj? No dobry, dlatego... Dobra, była Sam Hagen za Wigginsem.
Weźmy Wigginsa za frumu. Teraz ją weźmy tak i zróbmy tak. Spróbuj. Chociaż nie wiem, czy Cavendish się odnalazł. Świetnie. Przynajmniej niech Cavendish weźmie żel. W sumie to też Wiggins żel. I była Sonhagen żel. No i teraz Froome. Na maksa. Nikogo nie ma przede mną. 3 km. Damy teraz Wigginsa. W sumie 3,5, ale... co tu robi Uran? Spokojnie. Portę. W sumie tutaj... Wszystkim rozkazałem, aha, no tak. Jeszcze ktoś tu jest? Ale dobra. No, jedziemy. Walimy Wigginsem teraz. Ostro. Fuszop, no. Ile mamy? Jeszcze 2 km. Dobra. A jak było Sonhagen? Płaskie tu. On ma teraz pod górę? Nie, z górki. To nawet dobrze dla niego. Dobra, bo z Hakanem zasprintujemy teraz. Wigginsa już odpuścimy. A Cavendish? Cavendish się niesamowicie trzyma. No, żeby nie przycięło. Dobra, chyba ruszamy, tak? Czy teraz będzie pod górkę? Dobra, teraz nim ruszymy. Spróbujmy teraz. No. No, 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 nie bez huszowta, bez huszowta. Bez. Będzie? Nie przejdzie. Tak, już można się pocieszyć. I spójrzmy, tak, oto. Mark Cavendish. Yeah. Dobra, puszczamy. No, jest kolejne zwycięstwo, tak jak myślałem. Nie mogło być inaczej. Co tu mamy? Flasha. Dobra, szybciutko teraz. Jeszcze zobaczymy powtóreczkę, zapiszemy. Co to jest? Aha, dobra. No i wiadomo, sprint nasz Cavendish. No nie, Ferreira był. Przynajmniej zieloną poprawił koszulkę. Punkty zielonej koszulki. Zdobył kolejne. Cavendish. Tutaj mamy. Odrobił 10. No, jakby tak jeszcze podrabiał. No trudno. Widać 77, 72, więc jeszcze się utrzymuje. No, górska to tam. Ja nie walczę o górską teraz. Młody kolor. Młody kolor, bo są Hagen. No, brawo. Klasyfikacja jest połowa Katiusza. No, czyli w następnym etapie wystartujemy z dwiema koszulkami już. Dla Boasa Cavendisha i dla Boasa Hagena. Więc ciekawie będzie. Chociażby do góry, czyli dla Wigginsa bardziej. I Urana. Dobra, do następnego, czyli piątego etapu.